Siemanko, pokażę jeszcze raz to kopiowanie tylko z apartamentem. No i tak to bez zmian. Auto, które kopiujemy, auta, które tracimy. No i wymagane są tu od nas tablice iFruta. No jeżeli ktoś ma, no to puste. Puste bez żadnych napisów. Puste bez żadnych napisów, no i potrzebna jest ta misja z kasyna, no żeby można było ją, tak jak ja tutaj, start online, akcja rozegraj, stworzone przez Rockstar, misja kasyno, wypłata, żeby mieć je tutaj, no trzeba było je po prostu w kasynie tam iść do tej pani Baker i je rozegrać, ale jeżeli ktoś ich nie ma, tak jak pokazuję tutaj, w drugim okienku start online akcje rozegraj stworzone przez Rockstar misje, no i tu na koncie Szymona nie mam misji z kasyna, ale to nie w niczym nie przeszkadza, bo wystarczy, że ktoś nam zahostuje, nas zaprosi do tej misji. Ale jeszcze z innych ciekawostek, dzięki ziomeczkowi Utile Grind, który mi podpowiedział, dzisiaj kopiował i robili to ze znajomym we dwójkę, że można tu robić to we dwóch, nie wiem jak to by wyszło, gdyby było w czterech, bo ta misja jest od dwóch do czterech graczy, no, czyli ja tutaj rozpoczynam, zaproszę sobie drugie konto i pokażę, że będę kopiował i jednym kątem, i drugim kątem. Nie wiem, jakby to było w przypadku czterech graczy, ale myślę, że też by dało radę. Poziom trudności tu tak tam nie ma to znaczenia. Z bieżącej sesji. Wszyscy pyk, 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 pyk. No i w ogóle ten glitch na te apartamenty tutaj, ten tu, te kopiowanie w tych kurwa garażach, no to jest chyba najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy dali się nabrać na glitcha prima aprilosowego od Bucha Blantowskiego, no bo czytałem tam wtedy te komentarze, to masa ludzi się dała w to nabrać i zajebali sobie całe garaże darmowymi LED-zi, także teraz mają świetną, o kurwa, okazję, żeby się pozbyć tych wszystkich darmowych aut, które w Prima Aprili sobie tam nakupywali. Także możecie tam, widzowie, Bucha spamić mu, niech to nagra też. To chociaż odkręci tego kurwa swojego żarta. Tam już mam cutscenkę, tu jeszcze uruchamianie sesji. Dobra, jeżeli ktoś tego wcześniej nie grał, to nie może pominąć, ale ja to grałem, to pomijam. Właśnie, to też od razu dopowiem, jak można bardzo łatwo, szybko odbudować swoje konta, które zostały po tych żetonach wyczyszczone no dużej liczbie graczy. No co, no wystarczy tak przytulić od kogoś no minimum 4-5 Bogdanów. 4-5 Bogdanów, żeby sobie kupić te apartamenty na pierwszej postaci.
kupić. Trzy najtańsze, były na pierwszej pozycji, drugiej i trzeciej były trzy najtańsze. A na czwartej, piątej i szóstej, żeby już były te trzy apartamenty, te Eclipse Tower. Najlepiej jest sobie ustawić w tej kolejności Eclipse Tower, tam apartament 3, 2, 1, żeby tak to tam było napisane. I robić glitcha na te apartamenty. No to jest 1,5 miliona, co... No co, kurde, kilka minut. Bez żadnego kopiowania. A od żadnych tych, kurde, innych pierdół. No jest myk, zgarnąć 5. No 4, myślę, Bogdany by starczyły, no bo na drugiej postaci jeszcze też trzeba później dokupić, kurde, te najtańsze same tam mieszkania, żeby... No jakieś garaże małe, tam budki, kurde, co... Żeby wymieniać, kurwa, gdzie ja jadę. Żeby wymieniać te apartamenty. Ten glitch cały czas działa. Że no jest całkiem spoko. Jeżeli ktoś nie ma netkata, no to może sobie hotspota zrobić z telefonu i wyłączyć dane komórkowe. Działa to tak samo, jednak no, na Xboxie to jest troszkę gorzej z tym telefonem, bo mimo że dostaniemy komunikat, że tam nie udało się wczytać zapisu gry dla postaci numer 1, to zaraz chwilę później, zanim telefon zdąży tam się z powrotem połączyć z internetu, możemy dostać, że utracono połączenie z usługą Xbox Live, dlatego lepiej robić to jest przy użyciu tego netkata. A glitch cały czas działa też. No i dobra, no najpierw wyjdę sobie, machnę kopię. Gdzie to było? Eclipse Tower 2. O, tu letę kątem Szymona i on chyba też apartament drugi. I najpierw wsiadamy pojazd, który tracimy. O, jakieś ran na tych właśnie, broń Boże, kopiować na tych właśnie randomowych. Jeżeli ktoś sobie wstawił kopię EC i ma tam już tablicę jakieś z wcześniejszego kopiowania z darmowego Elegy, nie kopiujcie na takich blachach, bo to jest gwarantowana brudna kopia i limit Murbeton. Muszą być to te tablice iFruitowskie, ewentualnie skopiowane od kogoś, ale puste, czyste, puste tablice bez żadnych napisów. No to dobra, wyjeżdżamy autem, które tracimy. O, młody, nie, ten garaż się wybałem. Daję deala parę metrów. Wracam z powrotem do garażu. Teraz wsiadam do auta, które kopiujemy. Metr do przodu, interakcja, pojazd, sprowadź pojazd osobisty, trwa dostawa. No poczekajmy sobie tutaj tych... Mógłbym pewnie od razu wjechać, ale lepiej, mówię, poczekać te 5, 10, no 10 sekund, czy tam 15, nawet do 20, no bo mniej więcej tyle trwa dostawa pojazdu. Dobra, wracam do garażu, Eclipse Tower, apartament 2, ten tu nie ma EC, gdzieś pewnie stoi, no ale to nic. Wyjeżdża. Darmowy Melody na stratę. I to samo, drugie konto, drugie okienko. Wraca do garażu.
wyjeżdża autem, które kopiuje. No i czasami go nie widać. Zwłaszcza gdy był on jako ostatnio używany. Akurat tu ja na młodego koncie byłem właśnie, by założyć tablice eiffeltowskie, bo tu ich nie będzie widać, bo ma ten kurwa wyrzutnik granatów. Czy co to tam jest, no. Eclipse Tower 2. No może też tu się zdarzyć tak, że komuś to nie zadziała. Wyjedzie ten IC, czy tam co kto kopiuje w interakcji, będzie chciał kliknąć sprowadź pojazd osobisty i może być coś takiego, że dostanie komunikat, że jesteś zbyt blisko pojazdu osobistego, teraz młody. Sprowadź pojazd osobisty, trwa dostawa i też chwilę czekania. Tu wyjeżdżam, tu wracam. Także fajna sprawa. Znajomy nie musi siedzieć bezczynnie jak wazon, czekać aż my sobie zakopiujemy tyle garaży, tyle samochodów, ile potrzebujemy, tylko znajomy, który jest z nami, tu dołączył do nas, również może sobie kopiować pojazdy. No nie wiem, jak to jest w przypadku czterech graczy, może później zaproszę jakiegoś znajomego, sprawdzimy to, ale myślę, że nie powinno tu być żadnego problemu. Czy to dwóch, czy czterech, kurde. Że no, takiego kurwa prostowego, tak łatwego kopiowania to nie było chyba już dawno. No już było kurde łatwe te kopiowanie kiedyś w klubie nocnym, ale to tam i tak trzeba było czekać minimum 2 minuty, aż się wezwie mobilne centrum operacyjne. Tu tylko wyjazd, wjazd, sprowadź pojazd osobisty i powrót do garażu, mamy kopię. Dobra, ja już skopiowany. Młodemu jeszcze jedną zapiszę, niech się cieszy, bo tu bieda na koncie. Fajny myk, zwłaszcza jak ktoś nie ma tej misji, ma problem, bo też już ktoś mi się pytał, że niedawno pisał w komentarzu, że nie ma tej misji, no bo nie grał jej w kasynie, no musi ją zagrać, żeby ją mieć, a jeżeli nie ma, no to może, tak jak ja tutaj pokazywałem na początku, jakiś znajomy, który już to grał, może mu zahostować. Albo po prostu no sobie pograć tę misję, kurde, ile ich tam jest, 4, 5 czy 6. Że sprawa bardzo prosta. No i to by było na tyle. No pokazałem ten trik, tu jeszcze raz dzięki Utile za sprawdzenie i podpowiedź. No i można to robić, hurtowo, multikopiowanie, kurde, jest kozak. No i dobra, żeby zapisać, no to już to samo. Zmień strój, styl, strój, zmień. Temu też tu kurwa coś się zmieni. Chwilę poczekamy i przez telefon można opuścić misję. A tu już wyłączę, bo nie będę. To drugie okienko nie będę. Albo nie, opuszczę sesję, zadzwonię do mechanika. Nie będę leciał do garażu. To pokażę, że kopie są zapisane.
na obydwóch kątach na jednej sesji. Pyk. Pyk, pyk, mechanik. Ale synchronizacja. Ten miał trójkę, a ja Eclipse Tower. Dwójka. No i proszę. Dwie kopie robił, ma dwie kopie. Ja robiłem dwie i wczoraj pokazywałem dwie, no i mam. Także glitch jest. Kozak. Dobra, elo.